Cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na czat make-up dwoma niesamowitymi produktami. A mianowicie, dzisiaj będę malować się moją kolekcją we współpracy z Glam Shopem. W piątek wrzuciłam Wam film z premierą, ze swatchami, z opisaniem wszystkiego, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to Was zapraszam. A jeżeli widzieliście i chcecie troszeczkę więcej posłuchać i chcecie zobaczyć, jak się pracuje z tymi cieniami tak na żywo prawie że, no to zapraszam Was do oglądania tego filmu. Zapytałam się Was też na Instagramie, czy macie do mnie jakieś konkretne pytania, więc oczywiście dzisiaj chcę Wam na to wszystko odpowiedzieć. Chcę się pomalować, pokazać Wam jedną propozycję właśnie makijażu. Jedna już była właśnie w tym filmie z premierą, jedna będzie na Instastory, myślę, że w końcu uda mi się może ją jutro wrzucić, czyli nie, jutro nie, bo jutro zobaczycie ten film, bo dzisiaj jest wtorek i dzisiaj właśnie nagrywam i jutro chcę go wrzucić, więc wtedy w czwartek Wam wrzucę tutorial na Instastory na ten taki kolorowy, żółto-pomarańczowo-różowy, intensywny makijaż. Dzisiaj chcę zrobić coś takiego bardziej, może Wam pokażę, jakich cieni chcę użyć. To jest moja paleta. Chcę użyć margaretki, alochy i tego cienia Omk Omk. Myślę, że też może jeszcze delikatnie pobawimy się z tym królewiczem, czyli chcę coś takiego typowo no ciepłego, brzoskwiniowo-różowego zrobić. Więc co? Brwi już zrobiłam, użyłam właśnie kredki z Golden Rose w numerze 102 i jeszcze troszeczkę żelu z, to w sumie jest maskara z Bourjois. I teraz używam bazy, której używam zawsze, czyli no zawsze, odkąd ją mam. Czyli od grudnia. To jest baza z NYXA Proof It, bardzo ją lubię i fajnie mi się sprawdza, więc sobie ją nakładam. Jak widzicie, ona jest bezbarwna. Muszę nałożyć jeszcze coś na usta, mam strasznie suche i przy okazji mam je popękane. I w ogóle muszę Wam powiedzieć, że jest już godzina 13:30 i ja dopiero teraz nagrywam, dlatego że dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy Wy dostajecie paczki z Glam Shopu i kurczę, siedziałam tylko i już właśnie trochę wrzuciłam na Instastory, chcę Wam pokazać. No w ogóle jak zobaczyłam pierwsze story, tak byłam podekscytowana, w ogóle właśnie jestem cały czas podekscytowana, dlatego ciężko było mi w ogóle usiąść i nagrywać, ale jak widzicie tutaj info, że pierwsze paczki będą dzisiaj. No i zobaczcie, to jest tylko cząstka tego, co już od Was dostałam. Już jest nawet pierwsza taka szybka recenzja po wykonaniu właśnie makijażu, więc mega się cieszę, na razie wszystkim się podoba, z czego jestem bardzo zadowolona. No ale dobra, malujmy się, tak? Malujmy się, bo ja nigdy nie przejdę do tego. I w ogóle zobaczcie, to sam jeszcze róża odalana bez okazji. Dzisiaj się obudziłam, w sumie dopiero przed chwilą weszłam tutaj do pokoju i zobaczyłam to, więc tam róża odalana, więc w ogóle, no dzisiaj jest bardzo fajny dzień, bardzo mam dobry humor, więc mam nadzieję też, że fajnie spędzicie ze mną czas. Obawiam się, już od razu za to przepraszam, że ten film będzie długi, no ale przejdziemy. Zaczynam sobie od nałożenia cienia na całą powiekę i użyję tego cienia z Affect in the Spotlight. Zresztą jak widzicie, już tutaj jest końcówka tego cienia i niestety ten in the Spotlight mi się cały rozsypał, ja już go dwa razy składałam i już się poddałam, nie dam rady już kolejny raz. Więc po prostu nakładam sobie ten cień na całą powiekę i zaraz będę już odpowiadać na Wasze pytania, tylko muszę znaleźć też ten post na Instagramie. Czyli sobie nakładam, robię to co zawsze, więc nie ma tutaj żadnego, wiecie, ściemnienia czy czegoś takiego. Czyli zawsze nakładam sobie bazę i później zawsze ją utrwalam, bo po prostu ja wolę pracować na suchej bazie, jest mi łatwiej. Tym bardziej, że no nie jestem profesjonalistką i pracowałam na mokrej bazie, jakby jest ok, ale jednak dużo łatwiej mi się pracuje na takiej przypudrowanej już. Dlatego to robię. Ok, ale może zacznijmy od samego początku, co? Bo było pytanie oczywiście, jaka była moja inspiracja, zresztą ja też Wam powiedziałam, że ja chcę Wam o tym powiedzieć. Jaka była moja inspiracja do stworzenia takiego opakowania? I słuchajcie, mówiłam, że będę Wam pokazywać zdjęcia, więc będę. Mam w ogóle na Instagramie osobny jakby folder, który nazywa się paleta i bardzo chętnie się z Wami podzielę. Moją główną inspiracją to była ta suknia i jak widzicie, chodzi mi oczywiście o kolorystykę, że to jest takie gładkie przejście, że mamy tutaj właśnie róż, mamy fiolet, w ogóle suknia jest przepiękna i to jest po prostu screen z czyjegoś Instastory i bardzo fajna rzecz. Ja nie wiem w sumie, czemu ja to robiłam, ale to jest zdjęcie zeskrinowane 11 września. Czyli to jest czas, kiedy nie wiedziałam jeszcze nic o współpracy, nie miałam pojęcia, ale
Zawsze wiecie, zawsze jak się tworzy coś związanego z makijażem i nagrywa filmy, no to gdzieś tam z tyłu jest takie marzenie, że fajnie byłoby coś stworzyć. I ja chyba po prostu podświadomie wszystko to mi się podobało, to po prostu robiłam screeny. I tak właśnie wygląda ta suknia i to była moja inspiracja i to też jest zdjęcie, które wysłałam Ani. Tak samo jak 20 lipca zrobiłam screena, nie wiem czyje to są story, bo przytrzymywałam i wtedy robiłam screena tego zeszytu. Jak widzicie, tutaj też jest mniej więcej ten klimat. No i oczywiście paznokci, którego screena zrobiłam 28 marca. Czyli po prostu, wiecie, marble... Nie, to nie jest marble. To jest marble? Nie, to nie jest marble. Jak to się nazywa? Ten watercolor. O, coś takiego. Więc to była moja inspiracja. I też to już, kiedy chyba wiedziałam o współpracy, tak mi się wydaje, bo to jest 24 września, więc chyba już wiedziałam. Ale oglądałam właśnie film... dziewczyny takiej z kanału o pielęgnacji zagranicznej. No i bardzo właśnie mi się spodobała ta grafika. No i właśnie powiedziałam Ani, że chcę mieć takie na palecie właśnie takie kropki, chcę mieć jakieś takie maźnięcia pędzlem, no bo to jest też to, co ja wykorzystuję u siebie w grafice i w ogóle już nawet bez mówienia Ania użyła tutaj mojego fontu, którym ja też się podpisuję w sieci, więc tak mniej więcej taka była moja inspiracja co do tej palety. Kolorystykę, tak jak mówiłam, chciałam, żeby była takim delikatnym odzwierciedleniem tego, co znajdziecie w palecie. Chciałam, żeby ta paleta była matowa, dlatego też taka jest. I tutaj właśnie te napisy mamy takie, taki rose gold, czyli też, żeby nawiązać do tego, co znajdziecie właśnie tutaj w palecie. No i tutaj też macie właśnie to maźnięcie pędzlem, więc tak wyglądała moja inspiracja tej palety. 7 minut, jeszcze nie zaczęłam się malować. Pozdrawiam. Dobra, mam. I tu w ogóle jest, słuchajcie, to jest chyba najwięcej pytań, ile ja dostałam w całym swoim życiu na Instagramie. Patrzcie na to. To się cały czas ładuje. I jeszcze. Więc tego jest strasznie dużo, ale postaram się odpowiedzieć może na to, na co najczęściej widziałam, że były pytania, więc zaczynamy. Zaczynamy! Dobra, no to zaczynamy. Okej, okay. Dobra, wiecie, to może najczęściej pojawiające się pytanie, dlatego że w ogóle tak, zacznijmy od tego, że rozświetlacz wyprzedał się w niecałe 24 godziny, ta pierwsza, taka większa pula i później w poniedziałek, czyli wczoraj, Hania wrzuciła na sklep to, co nam zostało, bo nie wrzuciła wszystkiego od razu i to sprzedało się, jeżeli dobrze pamiętam, w kolejne 10 godzin, więc w tym momencie używam cienia margaretka i nakładam po prostu w załamanie. I mam nadzieję, że nie jest za jasno. I w tym momencie, kiedy oglądacie ten film, to rozświetlacz nie jest dostępny. I oczywiście, jak tylko zaczęły się pojawiać te wszystkie story, które Wam zaczęłam wrzucać, to było dużo pytań, czy będzie więcej, bo chcecie kupić albo no teraz nie jesteście w stanie i chcecie później. I w tym momencie to, co mogę Wam powiedzieć, że jeszcze nie wiemy. To jest informacja, którą dostałam od Hani, więc nie ma nic na 100% potwierdzone. Nie ma też informacji, że na pewno tego nie będzie, nie ma informacji, że będzie, więc jeszcze nie wiemy. Musimy sobie wszystko to przegadać i Hania też musi się dowiedzieć, z czym stoimy, co możemy zrobić, więc musicie dać nam chwilę, żeby to ogarnąć. Mam nadzieję, że w miarę szybko uda nam się to ogarnąć i będę mogła już Wam powiedzieć tą informację, dlatego że wiem, że bardzo dużo osób o to pyta. No i też no, nie chcę cały czas odpisywać, nie wiem, no bo rozumiem, że chcecie, więc jak tylko będę coś wiedziała, to oczywiście dam Wam znać, więc to jest kwestia rozświetlacza. Jeżeli chodzi o paletę, to jeszcze trochę jej jest, nie jest jakoś mega dużo, więc jeżeli tam się zastanawiałyście, no to może jednak warto. Biorę sobie teraz pędzelek z cieniem po prostu takim, nie, to nie jest cień, to jest puder z Affect i będę sobie rozcierać granice. I też bardzo dużo osób do mnie napisało, że oni jeszcze nie dostali paczki, a też złożyli zamówienie w piątek. I to chciałam Wam właśnie też tu powiedzieć na filmie, dlatego że w ten weekend, czyli piątek, sobota, niedziela, było bardzo, bardzo dużo zamówień i niestety jakieś tam delikatne opóźnienia będą, więc musicie uzbroić się w cierpliwość i chwilkę, możliwe, że właśnie dłuższą chwilkę poczekać, żeby te zamówienia dostarły, żeby one po prostu pojawiły się u Was w domu. Ale też pamiętajcie, że kiedy zamawialiście, to na górze była informacja, ile będzie trzeba czekać na przesyłkę, więc w tym momencie chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to wczoraj była informacja, że 15 dni, bo no tyle jest zamówień, że inaczej no nie dałoby rady, więc
Spokojnie, proszę, nie denerwujcie się. Ja też chcę, żeby te produkty do Was jak najszybciej dotarły, tak samo jak Glam Shop, i oni starają się, żeby po prostu to wyszło jak najszybciej, ale musicie, no, dać nam chwilkę. Czyli mam nadzieję, że Wam pomogłam. Jeżeli tak macie jakieś wątpliwości co do zamówienia, że Wasze zamówienie zostało wstrzymane, to najlepiej skontaktować się właśnie z Glam Shopem, bo oni będą Wam mogli lepiej pomóc niż ja. Ja nie wiem, dlaczego Wam wstrzymało zamówienie, więc najlepiej właśnie od razu uderzać do Glam Shopu. Jak długo trwał cały proces zrobienia palety i rozświetlacza? Więc zaczęłyśmy działać z Hanią pod koniec września. I może właśnie, bo też chciałyście zobaczyć tą pierwszą moją paletę, którą ja wysłałam do Hani. I widzicie, ja to wysłałam 28 września. Czyli ten screen, o którym Wam wcześniej mówiłam, był 24, czyli no parę dni po. I to jest to, co ja zrobiłam jako pierwsze. Pierwsze to jest w ogóle paleta Kylie. Wzięłam sobie, ściągnęłam z internetu, bo wiedziałam już, że będzie właśnie 9, więc chciałam zobaczyć, jak to będzie wyglądało w palecie. I jak widzicie, Topper został, Apollo zostało, Nala została, Margaretka została, Królewicz został, Aloha została. Tutaj, no to jest bardzo podobny cień właśnie do ametystu. Tutaj mamy właśnie Omk Omk i on przeniósł się tutaj. I tu jest cień, którego nie ma w palecie i zamiast tego właśnie wrzuciłam odcień Ideał, żeby no było troszeczkę jednak o jeden więcej mat. Więc, no tak jak właśnie Wam mówiłam, no tu macie screena 28 września o godzinie 18:31, byłam wtedy w żarach, z laptopem siedziałam i właśnie zrobiłam to, co możecie tu zobaczyć. I no właśnie, więc zaczęliśmy, pierwsze zdjęcie, jakie wysłałam, było z 28 września, a ostateczne takie potwierdzenie, akceptacja była w styczniu. Czyli tyle nam zajęło, to nie było też tak, że raz dostałam te cienie i od razu wszystko zaakceptowałam. Tam było parę zmian, nie do końca, bo wiecie, jak jest, jak komunikujemy się przez internet, a nie na żywo, to nie zawsze, wiecie, też różnica w komputerach, więc czasami tam parę rzeczy trzeba było poprawić, ale ostatecznie jestem mega zadowolona z tego, jak to wygląda, więc... No jest super. Nakładam, nie wiem czy powiedziałam, ale teraz nakładam cień Aloha. Czy współpraca wynikała z propozycji Hani, czy jakoś inaczej do tego doszło? Hania mi zaproponowała, no właśnie mówiłam Wam w tym filmie, że to wyglądało tak, że Hania wspomniała o tym, że chce zrobić z kimś współpracę, ale że jeszcze nie jest wszystko ustalone na 100%. I ja akurat, bo Hania była wtedy chora i ja napisałam, że o kurczę, że współczuję czy coś takiego. No i ostatecznie wyszło to od Hani. Dlaczego nie zdecydowałam się dać czarnego cienia i beżowego w palecie? Dlatego, że to są cienie, które wydaje mi się, że większość ma w swojej kolekcji i z racji tego, że miałam właśnie 9 cieni, chciałam jak najbardziej to miejsce wykorzystać i jak najbardziej wrzucić, jak najwięcej takich cieni, które faktycznie są, może nie, że unikalne, ale tak w 100% oddają to, co ja lubię i co mi się podoba i co ja uważam, że razem jako właśnie taka całość wygląda bardzo dobrze. Ja jestem zadowolona z tego, jak to wygląda i jasne, że mogłam rzucić tutaj czarny cień, ale na przykład uważam, że ten fiolet jest na tyle ciemny, że w momencie, kiedy nałożycie go troszeczkę więcej, no to on po prostu będzie fajnie się też sprawdził jako przyciemnienie zewnętrznego kącika czy zrobienie kreski, więc tak. No bo tu dalej jest mysnące i ta 2020, let's go, pytań brak, bo i kolekcja, i autorka wspaniała. Dziękuję bardzo, w ogóle nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak mi jest miło, kiedy właśnie dostałam aż takie wsparcie od Was i ja naprawdę, ja za każdym razem Wam za to dziękuję, ale ja naprawdę się nie spodziewałam aż takiego wsparcia od Was i aż takiego jakby rozgłosu, bo w ogóle było mi mega miło i za to Wam też bardzo dziękuję, bo podsyłałyście mi właśnie info, screeny z takich forów? Bo tak się odmienia, na Facebooku, Quality Makeup na przykład i w ogóle tam już jestem, więc pozdrawiam wszystkich. W ogóle zastanawiałam się, czy powinnam Wam podziękować pod tym postem, ale stwierdziłam, że chyba jednak nie powinnam się tam odzywać, więc jak coś, to chciałam powiedzieć, że widziałam właśnie Wasze wiadomości, jest mi mega miło i bardzo Wam dziękuję. Tak, więc w sumie chyba tam widziałam tylko, żebyście tak poza jakby moim Instagramem i moją widocznością pisały o tej palecie, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję. Mega miło mi się zrobiło, kiedy właśnie to wszystko czytałam, więc cieszę się, że właśnie takie pozytywne opinie nie były tylko jakby u mnie na Instagramie, ale też tam, gdzie wszyscy myślą, że mnie nie ma. Ale właśnie no, dodałam się tam, bo dużo osób mi o tym pisało i chciałam sobie sama poczytać, więc bardzo dziękuję wszystkim, którzy tam pisali. Jest też bardzo dużo pytań, co z zestawami, czy będzie. Zastanawiam się, czego użyć, czy użyć Omk Omk, czy użyć Alohy.
szkoda, że nie możecie mi teraz pomóc. Aloha chom ong, może om gong. Nakładam palcem. Jeżeli chodzi o zestawy, to nie będzie ich już, dlatego że było tylko określona liczba na sam początek, to się bardzo szybko wyprzedało, więc w tym momencie nie planujemy z Hanią robienia kolejnych zestawów. Oczywiście możecie kupić po prostu osobną paletę i rozświetlacz, więc tak to wygląda. I też było pytanie, używam jeszcze pędzelka, dlatego że mam za długie paznokcie i ja nie jestem w stanie do samego kącika sobie dojść, więc muszę to zrobić pędzelkiem i to jest akurat Hakuroha 61. Dlaczego nie zrobiłaś eventu promocyjnego dla influencerów? Całe szczęście tutaj akurat w tym aspekcie razem z Hanią mamy podobne zdanie, dlatego że teraz będę tak szczera, ok? Więc proszę się nie obrażać. Dla mnie takie eventy są trochę bez sensu, dlatego że na takie coś idzie naprawdę bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo. I teraz powiedzmy, że gdybyśmy chciały z Hanią coś takiego zrobić, no to skądś te pieniądze trzeba wziąć, tak? Więc zapewne moja kolekcja byłaby droższa, to po pierwsze, no bo nie wiem w sumie skąd z jakiego innego miejsca można by było te pieniądze wziąć. Po drugie, mnie bardzo coś takiego stresuje. Ja w ogóle jestem, ja wiem, że tego nie widać, bo ja już jestem bardzo długo na YouTubie i ja jestem bardzo mocno już przyzwyczajona do kamery. Szczególnie jak w tym momencie siedzę sama, nikogo tutaj nie ma, więc nie mam czego się stresować. Ale ja ogólnie jestem bardzo taką osobą, która się stresuje, a jeżeli jeszcze wszyscy na mnie patrzą, to ja już w ogóle mam zawał, to słuchajcie, to jest nic przy tym, co ja czuję, kiedy coś takiego miałoby miejsce. Więc mnie to bardzo mocno by stresowało, plus no jak wiecie, ja nie utrzymuję kontaktu z większością ludzi z YouTube'a, więc dla mnie to byłoby w ogóle takie mega sztuczne, że ja nagle teraz wszystkich zapraszam, my wszyscy nagle sobie teraz robimy foteczki, jest tak super, och, cute i w ogóle najlepsza i tak dalej. Nie chcę, żeby ktoś się poczuł urażony, bo jeżeli ktoś lubi takie eventy organizować i świetnie się przy czymś takim czuje, to super. No każdy niech robi to, co uważa za słuszne. Tylko właśnie, ja wiem, że to nie jest takie popularne myślenie właśnie w tej całej beauty, w tym beauty świecie. Ale no nie wiem, dla mnie to jest takie strasznie sztuczne, strasznie na pokaz. A no, to chyba to chciałam powiedzieć, dlatego. Więc ja się bardzo ucieszyłam, kiedy Hania mi to powiedziała, że raczej nie, ja mówię, tak, nie róbmy. Co było najtrudniejsze w stworzeniu? To jest w ogóle bardzo fajne pytanie, bo ja znam na to odpowiedź. Wiecie, co było najtrudniejsze? Wymyślać nazwę palety. Serio. Ja nie wiem, dlaczego. Ja miałam taki problem, no bo większość, jak możecie zobaczyć, to większość palet twórców nazywają się po prostu, jak na przykład macie Amrezi, Jackie Aina, macie ABH, Jackie Aina, ABH, Amrezi, ABH, Carly Bible. I tutaj jakby nie musicie się w ogóle zastanawiać, jak to nazwać. A ja właśnie nie chciałam czegoś takiego, nie chciałam mieć zdjęcia swojej twarzy na palecie, nie chciałam mieć swojej, tutaj, nie wiem, paleta mrznącej i ta, no, to nie są moje klimaty, o może tak. Więc trochę mi zajęło, żeby wymyślać tą nazwę taką, która będzie mi pasowała i która po 5 minutach nie wyda mi się idiotyczna. I w ogóle właśnie też to Wam opowiem, bo to jest fajne. Hania wrzuciła film z premierą palety Agnieszki i Karoliny i wtedy się zapytała, po co ja znowu to rozcieram? I wtedy się, ja nie wiem, co ja mam robić, ja rozcieram. I wtedy się zapytała właśnie Was, z kim chcielibyście mieć kolejną współpracę. Zobaczyć kolejną, no wiecie o co chodzi. I tam było tyle wiadomości, że ze mną. Było mi tak miło i właśnie ja wtedy byłam w hotelu, to już był późny wieczór, w hotelu w Warszawie dzień przed wylotem na Bali. I ja siedziałam w łóżku i właśnie dostałam SMS-a od Hani i czekajcie, co Hania do mnie napisała, chyba zobacz co się dzieje. Czekajcie. A nie, a dobra, zanim ja tu dojdę, bo ja mam tyle tutaj wiadomości od Hani. Że napisała mi chyba, zobacz co się dzieje u mnie w filmie w komentarzach. I ja właśnie już wcześniej to wiedziałam i było mi tak miło, no ale przecież nie mogłam Wam nic powiedzieć wtedy, bo to były dopiero początki. No w sumie nie, no to już nie były takie początki, bo to już było jakoś 13-12 października. Ale no zrobiło mi się wtedy tak miło i ja właśnie wtedy siedziałam też i ja wtedy też siedziałam i myślałam właśnie nad nazwą palety. Były różne przemyślenia. Chciałam w ogóle, żeby ona była dwuczłonowa, ale
nic mi nie pasowało, więc ostatecznie wyszła abstrakcja. Bardzo fajnie, bo właśnie to fajnie nawiązuje do grafiki, bardzo fajnie też nawiązuje do w ogóle tego sposobu całego, jak uzyskałam tą całą paletę, więc jestem zadowolona z tej nazwy, ale to faktycznie było coś najtrudniejszego, bo nazwy cieni jakoś tak szybko mi przyszły. To w sumie zrobiłam już tak te ostateczne w sumie w 5 minut, bo usiadłam i wiecie, po kolei każdy cień. Więc to akurat nie było takie trudne, ale faktycznie nazwa palety to było takie małe wyzwanie. Dobra, łączę teraz ten cień świecący z matem. I jak możecie zobaczyć, mam nadzieję, że to widzicie, nie będę się przybliżać, bo tam będę przejaśniona. Te matowe cienie w ogóle się nie osypały, jeżeli chodzi o ten turbopigment, to odrobinę tutaj, ale to zaraz sobie wyczyszczę. Zresztą wiecie, że no turbopigmenty, jeżeli nie nałożycie kleju tak jak ja, no to one będą się trochę osypywać, więc od razu to mówię, gdyby ktoś jeszcze nigdy nie wiedział, nie miał styczności z turbopigmentami, więc najlepiej wtedy robić oczy i dopiero później całą twarz. Myślę, że może użyjemy trochę fioletu, żeby delikatnie przyciemnić jeszcze zewnętrzny kącik, żeby coś tu Wam jeszcze więcej pokazać. I pytanie, czy nie byłam zestresowana, kiedy padły serwery? No słuchajcie, byłam. Byłam, ale z jednej strony właśnie byłam zestresowana, z drugiej strony byłam szczęśliwa, że one padły, ale pod tym kątem, że było aż takie zainteresowanie, bo naprawdę te serwery były bardzo duże. Tak bardzo duże. Więc no, to było dla mnie mega ekscytujące i właśnie byłam wtedy na planie z L'Orealem i był Alan i jeszcze była moja menadżerka, którą pozdrawiam, i właśnie Ola i Alan cały czas tak byli, też byli tak podekscytowani i wszyscy razem w trójkę byliśmy tak podekscytowani, to było takie fajne, że mogłam właśnie to przeżywać razem z nimi, bo no było fajnie, więc byłam zestresowana, bo widziałam, że Wy też się stresujecie. Ale ostatecznie wydaje mi się, że w sumie nawet dobrze przeszło to wszystko, bo później te serwery Hania to bardzo sprawnie i fajnie ogarnęła i wszystko później już było ok, więc no wydaje mi się, że poszło dobrze. Nakładam taką małą kuleczką, bo chcę właśnie tutaj tylko, widzicie, tak przyciemnić fajnie zewnętrzny kącik. Nie wiem, czy mówiłam, że używam cienia Królewicz. To jest cień misia. A no tak, no musiałam użyć cienia misia, bo przecież to użyłabym cienia pruszaczka misia, nie? I bardzo dużo też jest próśb o porównanie do różnych produktów i teraz wiecie co, ja wczoraj porównywałam wszystko Wam na live'ie i teraz rozumiem, że nie każdy był, nie ma obowiązku bycia na moim live'ie, ale w ogóle było strasznie dużo osób, jak na live'a, którego ja prowadzę, więc bardzo mnie to cieszy, ale to jakby chcę Wam powiedzieć, że wszystko, o co się pytaliście, to nic z tego, co swatchowałam, nie jest jakby idealnym zamiennikiem i też właśnie byłam mega zadowolona, dlatego że kiedy wrzuciłam premierę, to wtedy też Beauty News, pozdrawiam dziewczynę, wrzuciły posta na Instagramie, ja Wam to już też mówiłam na live'ie i dużo osób pisało, że ten rozświetlacz jest za ciemny. I mi bardzo zależało na tym, żeby pokazać Wam, że ten rozświetlacz nie jest za ciemny. No teraz on nie jest dostępny, ale mam nadzieję, że będzie. I on, okej, w opakowaniu spoko czaje. Ale zobaczcie, jak nałożycie go na ręce, to on... Czekajcie, muszę, bo nie mam podglądu. Okej, dziękuję. Widzicie, tu mamy błysk i teraz kiedy ja obrócę, zobaczcie, że nie widzicie go w ogóle. On nie ma żadnej takiej bazy ciemnej, czyli w momencie, kiedy jesteście bardzo jasne i kiedy jesteście ciemniejsze, on nie będzie zostawiał Wam takiego placka białego, kiedy się na przykład obrócicie, czy tam żółtego, czy pomarańczowego, czy brązowego. Tylko właśnie on jest samym takim błyskiem. I porównywałam Wam do różnych rozświetlaczy i wszędzie zawsze pisałyście, że mój jest najładniejszy, więc bardzo Wam dziękuję. Więc jeżeli jesteście jaśniejsze, to nie bójcie się, że on jest za ciemny, bo on nie jest za ciemny. Tak mi się podoba ten fiolet, bo on jest, jak widzicie, no jest kolorowy, to jest fioletowy odcień, ale jak stanę tak daleko i jeszcze sobie na przykład wytuszuję rzęsy, no to nie będzie ma fiolet na oczach. Więc no. Mam nadzieję, że kolory są takie same, dlatego że padła mi bateria i coś mi się pozmieniały te ustawienia i teraz nie wiem, czy było tak, czy było inaczej, bo nie pamiętam, co ustawiałam. Więc mam nadzieję, że jest w miarę okej. I teraz chcę już zrobić dolną powiekę, ta kreska mega mi się podoba. Super to wygląda. Zrobię dolną powiekę i pomyślałam, że właśnie połączę może ten cień Aloha z Nalą, żeby też zrobić się tutaj coś takiego innego, albo jeszcze możemy dać, o, fiolet, dam Królewicz. Później dam Alohę i potem dam Nalę. Okej.
I też tutaj jest pytanie, nie wiem, czy właśnie chciałam poruszać ten temat, ale może coś innego, powiem to w sposób pozytywny. Co myślisz o braku reakcji dziewczyn z branży? Tam dalej jest komentarz, dalej jest też wiadomość, więc pewnie dziwisz się, czemu nie przeczytam dalej, ale tego nie chcę już czytać. Żeby nie wywoływać burzy, może tak. No tak to jest, kiedy nie wysyła się paczek PR-owych, bo w tym momencie na razie te paczki PR-owe nie wyszły, dlatego że było takie zainteresowanie z waszej strony, że po prostu no na razie ich nie ma, ale właśnie, żeby to pozytywnie zrobić. Ale właśnie bardzo chciałabym podziękować Oliwce Szymańskiej, Łukaszowi, który na Instagramie jest jako Łukasz Makeup i Fog in the Garden. I teraz przepraszam, najmocniej przepraszam, jestem zażenowana własną osobą, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jak masz na imię. Więc bardzo Cię przepraszam, zawsze kiedy mówiłam o Tobie, to mówiłam Fog in the Garden i teraz jedyne, co pamiętam, to Fog in the Garden, więc bardzo Wam Cię przepraszam, ale to są właśnie trzy osoby, które powiedziały o mnie i pogratulowały mi jakby publicznie współpracy na Instastory, więc bardzo Wam chciałam za to podziękować. Oczywiście jeszcze później Łukasz mi parę słów napisał i też się poryczałam i potem znowu w komentarzu pod filmem, więc bardzo dobrze idzie Ci wkuwanie, nie, bo to źle brzmi, ale bardzo dobrze idzie Ci pisanie takich tekstów, które sprawiają, że mi się chce płakać, ale bardzo Wam właśnie chciałam podziękować i teraz nie mówię, że nikt więcej inny o mnie nie powiedział, ale nikt więcej nie oznaczył mnie w story, bo widziałam wszystkie, więc dlatego chciałam, pomyślałam, że właśnie fajnie będzie, jak powiem o Was publicznie. Oczywiście też dostałam w wiadomości prywatnej gratulacje od Agnieszki Janoszki, więc też bardzo dziękuję. I Karolina Ziętek też mi złożyła gratulacje w komentarzu, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję. I szczerze mówiąc, z jednej strony powiem tak, na pewno jest to dla mnie nauczka na przyszłość, bo nigdy nie sądziłam, że to jest aż tak ważne, żeby w tak... Nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, bo ja w tym momencie pojadę też siebie, więc jakby ja zdaję sobie z tego sprawę, że to w pewnym sensie jest też moja wina, bo ja, jeżeli z kimś jakoś tak mocno się też nie utożsamiałam, nie pisałam sama z siebie, żeby pogratulować. A widzę, jak bardzo dużo to dla mnie na przykład w tym momencie znaczy, więc to jest na przykład rzecz, którą chcę zmienić. Chociaż wydaje mi się, właśnie, wiecie, tu jest właśnie ten problem, że jeżeli ja z kimś po prostu nie utrzymuję relacji, a oprócz tych trzech osób tak naprawdę nigdy nie zamieniłam żadnego słowa, może aż to za dużo brzmi, ale z Oliwką raczej regularnie coś tam gadamy, z Łukaszem też czasami nam się zdarza, Fog in the Garden to ja za każdym razem jak ją widzę, to po prostu szczena moja leży na podłodze, bo jej makijaże w ogóle, ona jest tak piękna, że nie wiem, jakim sposobem w ogóle to może być legalne. I jakby jest ta jakaś tam więź i z nikim innym czegoś takiego nie mam, więc też rozumiem, że no o mnie jest cicho, bo no bo czemu miałoby nie być cicho, tak, jeżeli ja z nikim nie utrzymuję kontaktu. Ale to, co chciałabym zmienić, to właśnie chciałabym, nawet jeżeli z kimś nie utrzymuję takiego kontaktu, a ktoś właśnie coś takiego fajnego, taki, no, sukces, mogę powiedzieć, że osiągnęłam sukces, nie wiem, bo to jest takie, no ale wiecie, o co chodzi. Że właśnie trzeba gratulować, że to naprawdę bardzo dużo znaczy i jakby w końcowym rozrachunku nie jest mi smutno, dlatego że to, co ja w ogóle dostałam od Was, to pobija na łeb na szyję to, co mogłabym dostać od po prostu osób z branży. Więc tutaj no przede wszystkim należą się Wam te podziękowania i ta cała moja wdzięczność, bo naprawdę ja to ogromnie doceniam, to co zrobiliście przez ostatnie kilka dni i nawet wcześniej, kiedy cały czas do mnie pisaliście kiedy, a ja nie mogłam Wam powiedzieć, bo sama nie wiedziałam. No nie, ogólnie jestem mega zadowolona, jestem mega szczęśliwa, więc to chyba jest najważniejsze. Nie wiem też, czy to dobrze wybrzmiało to, co powiedziałam, ale kurczę, wiecie co, z jednej strony chce mi się tłumaczyć dalej, ale z drugiej strony wiem, że jeżeli ktoś jest ze mną dalej, więc dłużej, to wie, o co mi chodzi i jakby nie muszę się tłumaczyć, więc liczę na to, że jesteście tu ze mną dłużej i wiecie, o co mi chodzi. A i jeszcze zapomniałam, przecież wczoraj jeszcze Zuzia La Makeup Bella wspomniała o mnie na story, ale właśnie mnie nie oznaczyła, ale całe szczęście ja ją oglądam i widziałam, więc też bardzo dziękuję, bo to było też mega miłe. No i właśnie wiecie, to jest tak, że no nie każdy mnie oznaczył, w sumie nie wiem, dlaczego ludzie mnie nie chcą oznaczać. Bo ja bym chciała to zobaczyć, jeżeli ktoś właśnie z branży wspiera drugą osobę, z którą szczególnie właśnie nie ma kontaktu. I to jest mega fajne. Więc no, to jest też coś właśnie, czego ja się nauczyłam, że to jednak jest ważne, żeby
nawet napisać te głupie gratuluję, ale wiecie, jak ktoś najpierw obrabia Wam tyłek za plecami, licząc, że ja tego nie będę słyszeć, a słyszałam, a później zachowuje się tak, jakby czegoś takiego nie powiedział, no to to jest średnie. No ale żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy, więc nic z tym niestety nie zrobię. Wiecie co, bo ja gadam i gadam i gadam i gadam. Ja wytuszuję rzęsy i przejdziemy szybko do makijażu twarzy, bo oczywiście jeszcze muszę nałożyć Turbo Highlight i będziemy kończyć, więc rzęsy szybko zrobię, użyję oczywiście zalotki, odżywki z Eveline. I teraz nie wiem, gdzie mam resztę. Aha, tu mam. Tuż z Too Faced Better Than Sex i ten z Belle Hypoallergenic Long and Volume Mascara. Okej, i tak wygląda już skończony makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Na linię wodą nałożę jeszcze kredkę z Vivo. To jest ta we współpracy z Katosu. I muszę Wam powiedzieć, że jeżeli serio gdzieś znajdziecie, to bierzcie, bo ona jest genialna. Uwielbiam ją. Mam nadzieję, że w ogóle Vivo... Dajcie znać, czy Vivo wrzuciło już ją do stałej kolekcji, czy jeszcze nie, bo muszę, kurczę, kupić więcej. A zawsze jak chcę, to nigdzie jej nie ma. Dobra, i teraz będę robić twarz. Jeszcze tak myślałam właśnie, jak malowałam rzęsy, że ja naprawdę uważam, że Wy robicie większy hałas niż ktokolwiek mógłby to zrobić, bo tak naprawdę najbardziej dla mnie liczy się Wasza opinia, to co Wy myślicie o tej palecie. Dlatego jestem bardzo wdzięczna za każde wspomnienie, za każdy post, jaki powstanie, za każdą zmiankę. Bardzo Wam dziękuję i naprawdę ogromnie doceniam, że robicie to bezinteresownie, bo no tak jak, no jak widzicie, no w tych czasach ciężko zrobić coś cokolwiek bezinteresownie, więc ja się bardzo cieszę, że to robicie. Nałożę teraz podkład, to jest ostatnio to, co też cały czas używam, Make Up Forever Reboot i to tak naprawdę jest na zmianę albo to, albo burżuła, ale dzisiaj właśnie chcę ten, bo ostatnio właśnie używałam, cały czas mówię właśnie, bo ostatnio używałam burżuła, więc dzisiaj... ten. To jest taki bardzo lekki, rozświetlający podkład. Kiedy następna taka piękna kolekcja? Słuchajcie, dajcie mi się najpierw nacieszyć tą. Jestem naprawdę, dopiero teraz czuję to takie coś, że właśnie zaczyna to do mnie powoli dochodzić. O, może tak. Bo widzę te produkty o Was w ogóle, jak tylko zobaczyłam pierwsze zdjęcie moich produktów, to mówię, pff, to tak pięknie wygląda. I dla mnie to jest naprawdę niesamowite, że zobaczyć to, nad czym siedziałam tyle czasu u Was i Wy jeszcze mi piszecie, że Wam się to podoba i że w ogóle jesteście zachwycone i tak dalej, i tak dalej. No, to jest najlepsza rzecz, to jest najlepsza rzecz i chcę więcej, więc zaraz pewnie jak skończę, zobaczę w ogóle, czy dochodzą te rzeczy do Was jeszcze. Już tyle wspomnień o mnie w relacji! Czyli już do Was dochodzą, no później skończę film i będę normalnie siedzieć i przeglądać to, co mi piszecie. To co, no to dobrze, to co mi piszecie, to co pokazujecie, ale no, to jest... takie uczucie nie do opisania, żeby właśnie zobaczyć te kosmetyki u Was. Naprawdę, serio, ja tu mówię naprawdę tak serio, serio, nie, że tylko tak naprawdę. I teraz użyłam korektora z Laura Mercier, ale zobaczcie w ogóle, jak zielone oczy wyglądają w takim makijażu, gdzie macie fiolety. Ja za każdym razem, jak zrobię właśnie makijaż i w ogóle, powiem Wam, że to jest, to też jest ciekawe, to, że nie w każdym fiolecie aż tak mocno wybija mi się moja zielona tęczówka. A przy tym właśnie królewiczu wydaje mi się, że nagle mam 20 razy bardziej zielone oczy. No, ale właśnie zielony jest genialny do takiej tęczówki. Zresztą przy brązowych oczach też będzie wyglądał genialnie. A przy niebieskiej będzie genialnie wyglądała właśnie Aloha i Margaretka. Puder Charlotte. Już tak chcę troszeczkę przyspieszyć, bo wiem, że strasznie dużo gadam. A Wy pewnie macie już mnie dosyć. A na pewno ja, edytująca Marta, będę miała siebie dosyć. Będę pewnie myślała, skończ już w końcu gadać, ile można. Wiecie, to jeszcze by fajnie wyglądało, ale to już by właśnie byłby ten podobny makijaż, jakbym tu jeszcze we wnętrznym kąciku właśnie dorzuciła Nali, czyli tego takiego żółto-musztardo-miodowego cienia. I bronzer użyję sobie z palety Affect. Róż to będzie Max Factor. To jest oczywiście, że mi coś spada. No, powoli zaczyna być to irytujące. W odcieniu Seductive Pink. To jest taki właśnie fajny różowiutki kolor. I teraz użyję rozświetlacza. Okej. I używam pędzelka Hakuro J720. Ej, wczoraj używam J790. A czemu one się różnią? Okej, widzę, że po prostu tym, że J720 jest troszeczkę dłuższy i węższy, a ten J790 jest szerszy. Ale to w sumie bez różnicy. Lubię i ten, i ten.
I podgląd mi się zaciął, nie wiem, czy cokolwiek widzicie. Widzicie coś, czy nie? Mam nadzieję, że tak. I teraz właśnie mega fajna rzecz. Bierzecie sobie taki malutki pędzelek i nakładacie ten rozświetlacz w wewnętrznym kąciku. I zobaczcie, już wam pokazuję. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. I dołożę tylko jeszcze troszeczkę tego żółtego, bo nałożyłam na niego korektor. I tak już mało jest widoczny, a chcę, żeby jednak bardziej się tu wybijał. I błyszczyk z Lovely. To jest ten H2O i mam go w odcieniu. To jest akurat, o kurczę, już się wszystko zmazało. Ale wydaje mi się, że to jest czwórka. Bo trójka chyba jest ciemniejsza. I tak już wygląda skończony makijaż, mam nadzieję, że wam się podoba. Jeżeli chodzi o porównanie, bo w sumie najczęściej prosiłyście mnie o porównanie turbo highlightu do rozświetlicy. Ja mogę wam na razie nawet pokazać tutaj, tylko proszę. To była moja pierwsza paleta testerowa i nie wygląda ona najlepiej, ale bardzo dużo przeżyła. I to jest, słuchajcie, rozświetlica. Chcę wam właśnie pokazać, jak to wygląda w opakowaniu. O, widzicie? To jest rozświetlica, a tutaj jest turbo highlight i on, jak możecie, o może tak bardziej, mój jest bardziej taki złoto-szampański, gdzie rozświetlica, powiedziałabym, że jest taka bardziej szampańsko-różowa. Ciężko mi jest tu właśnie robić teraz swatch, dlatego że on był właśnie w tym opakowaniu i trochę się tutaj różowych drobinek zrobiło i wydaje mi się, że właśnie jak wam pokazywałam wczoraj na live, on był zbyt różowy, ale no zobaczcie, tu macie bardziej taki właśnie chłodny odcień, gdzie mój, jak widzicie, o dobrze to zobaczycie, tak, gdzie mój jest bardziej właśnie taki ciepły, złoty. I może jeszcze wam pokażę na swatchu to. No, będzie to widać, będzie widać. O, widzicie? Nawet nie muszę z bliska i właśnie chcę robić to z daleka, żebyście mogli zobaczyć właśnie, jak to w takiej odległości wygląda. Ja przynajmniej tak wolę oglądać to. I tu macie rozświetlicę. A tu jest mój turbo highlight. I teraz jeżeli chodzi o porównanie do Amrezy, to w sumie one są dosyć do siebie podobne. No zresztą wiecie, że Amrezy jest moim ulubionym rozświetlaczem. No teraz już nie, bo teraz jest turbo highlight. Ale w opakowaniu to wygląda, no to jest też inna formuła, bo Amrezy jest typowo po prostu pudrowym rozświetlaczem, gdzie mój ma jednak, no jak to rozświetlacz w formule turbo, no jest taki bardziej, no i po co ja swój słuchaj swój, jest taki bardziej właśnie kremowy. Tak to wygląda. I zrobię swatch tu obok. Z tego co widzę, to Amrezy jest jeszcze trochę bardziej żółta. Tu jest mój, a tu jest Amrezy. Chociaż żółta, teraz mi się wydaje, że właśnie jest jeszcze troszeczkę bardziej chłodniejsza. Ale zobaczcie, jak zrobię tak, nie ma nic. I to jest właśnie też powód, dla którego ja tak bardzo lubię Amrezy, bo ona po prostu ma przede wszystkim jakby ten błysk, a nie pigment, o co mi tak naprawdę chodzi. Jeżeli chodzi o porównanie właśnie ametystu do arcymistrza, arcymistrz mieni się na fiol, na niebieski, u mnie tego niebieskiego nie ma. Jeżeli chodzi o porównanie Apollo do złotówki, mój jest troszeczkę ciemniejszy i bardziej ma taką bazę rose goldową, gdzie złotówka tej bazy nie ma znowu. A jeżeli chodzi o porównanie właśnie Omg Omg do Belly, to moja Omg Omg jest bardziej różowy. A jeżeli chodzi... Bo mówię to po prostu, o co pytałyście się w tamtym filmie. A jeżeli chodzi o porównanie Affect in the Spotlight do mojej palety, to jak możecie zobaczyć, fiolet u mnie jest dużo ciemniejszy, jest bardziej stonowany. Tak samo jak z odcieniem Aloha i odcieniem Ripe Cranberry. Mój jest bardziej taki czerwony i znowu bardziej taki stłumiony. Hot Pepper i Margaretka to jest całkowicie co innego. A jeżeli chodzi o te miodowo-musztardowe odcienie, to to w sumie jest coś, co najbardziej jest podobne, ale dalej mój jest bardziej stłumiony. Dlatego, że w ogóle kiedy robiłam tą paletę, tu jest mój, a tu jest Affect, czyli mój Affect. Mój
afekt, widzicie? Mój jest bardziej taki stonowany. I właśnie, to jest też to, co było dla mnie ważne, tworząc tą paletę, że ja chciałam, żeby ona była kolorowa. No tak, no, chciałam, żeby właśnie zawierała te takie odcienie, które ja najbardziej lubię, ale chciałam, żeby one były też jednocześnie takie bardziej stonowane, żeby spokojnie można było nosić je na co dzień. No dla mnie to jest makijaż, w którym ja spokojnie wyjdę, ale wiem, że nie każdy, więc dlatego też jest na przykład właśnie ten odcień ideał, dlatego możecie tą margaretkę nałożyć delikatniej, dlatego jest ten fiolet taki stonowany, że możecie sobie spokojnie zrobić na przykład kreskę roztartą i to będzie przepięknie wyglądało. No i oczywiście te świecące tutaj błysk, jako tylko topper Apollo, taki idealny świecący właśnie odcień na co dzień. Mam nadzieję, że cały ten film Wam się spodobał. Ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że jesteście i bardzo dziękuję za Wasze wsparcie i chciałabym dostać gratulacje pod filmem z powodu tego, że się nie popłakałam w nim. Widzicie? I jest coraz lepiej, chociaż dzisiaj już rano ryczałam, jak zobaczyłam, że pierwsza była, to się nie. Więc już jakby ta część płakania dzisiaj została wcześniej oznaczona, ale naprawdę ogromnie Wam dziękuję, jestem mega szczęśliwa, że to, co stworzyłam, Wam się podoba i dziękuję za taki odbiór, dziękuję też za to, że byliście ze mną w tym filmie, mam nadzieję, że wytrzymaliście do końca i widzimy się w piątek, do zobaczenia, pa!